Chciałem pozdrowić małżonkę, która stoi tutaj teraz za kamerą. Ja nikogo nie pozdrawiam, bo nikt nie stoi za kamerą. Bo nikt za mną nie stoi. Nikt za mną nie stoi. Za mną stoją Trump banery. Za tobą stoi. To za mną stoi, cień własny. Za tobą ale pozdrawiam stoi Trump. Oglądających. Aha, król jest nagi. Właśnie. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie Opcji na Prawo rozmawiamy o Opcji na Prawo. O tęczowym Anschlussie, bo taki jest temat tego wydania. Tak, to jest najnowsze wydanie kwartalnika Opcja na Prawo, w którym Państwo znajdą dużo ciekawych artykułów, a tematem przewodnim jest terror LGBT, ideologiczny podbój Polski, tak można powiedzieć. No bo tak, w zasadzie jesteśmy podbijani przez jakąś obcą ideologię, nieznane nam zachowania, promocję jakichś takich zachowań, których do tej pory tutaj nie praktykowano w miejscach publicznych. Ja myślę, Wojtku, że ta ideologia jest dosyć bardzo znana i stara, aczkolwiek u nas pojawiła się dosyć całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu. I tu się mylisz, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi ci o zachowania seksualne, być może one są znane, odkąd ludzkość tak naprawdę istnieje, ale jako ideologia, no to chyba to jest takie nowe zjawisko. No nie, kilkadziesiąt lat. To jest kilkadziesiąt lat, to powiedzmy. To krótki okres. Bo powiedzmy, lat, no, dla jednego pokolenia, drugiego pokolenia młodych ludzi, którzy teraz wchodzą w dorosłe życie, jest to są zamierzchłe czasy. Dla nas to jest coś takiego, że wydaje nam się, że jest to krótki termin, bo jesteśmy urodzeni w latach 60. A jak Państwo muszą wiedzieć, lata 60. to był okres taki w dziejach świata, gdzie nastąpiło całkowicie przebiegunowanie. To jest okres rewolucji hipisowskiej, rewolucji seksualnej, to jest okres tak zwanej rebelii Stonewall homoseksualnej, to jest Sobór Watykański II, wojna siedmiodniowa, pojawienie się trockizmu oraz wejście marksizmu do sfery kultury i polityki w szerokim tego typu zakresie. I ideologia LGBT wtedy zaczęła się być coraz bardziej popularna. Tak, z tym marksizmem to jeszcze jest taka sprawa, że tak naprawdę w jego stronę ukłon zrobił liberalizm, krótko mówiąc. Te dwie ideologie, które obie są rewolucyjne, jedna z drugą na przemian na tym zachodzie występowały, zwalczały się, dzisiaj dokonały pewnego podania sobie ręki i działają wspólnie tak naprawdę. Trudno określić tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Czy z marksizmem, no na pewno nie z marksizmem takim stricte, tylko coś, co nazywamy jako marksizm kulturowy. W tej chwili jest to tak naprawdę mieszanka marksizmu z liberalizmem. Marksizm ekonomiczny nie wypalił. To był totalny bankrut. Tak. Ale marksizm w sferze kultury, w sferze seksualności jest praktycznie studnią niewyczerpaną różnych pomysłów i różnych zboczeń. Tak to należy rozumieć. W moim przypadku tak to wygląda, bo widzimy, że sfery seksualne, edukacyjne oraz zmiana nastrojów społecznych to jest cały czas, jakby taki powiedzieć, luźny związek wolnych atomów, którego tak na dobrą sprawę nie można dobrze określić, ponieważ cały czas ewoluuje w taką stronę, jaką jest wygodnie społeczeństwu go przyjąć. Tak to wygląda, przynajmniej teraz, w dzisiejszych czasach. No zgadza się, tylko chciałem, żebyś zauważył, że tak naprawdę marksizm trafiając na podatny grunt liberalizmu dokonał w nim nowego otwarcia, bo część tych ludzi, z którymi dyskutujemy dzisiaj na temat tego, co legalizować kolejnego, to są kapitaliści, to są ludzie, którzy nie preferują wolny rynek, mają takie poczucie, że tak naprawdę ubiegają się o nowe wolności w tym świecie. Tak? I generalnie to takie zespolenie nastąpiło. No, to jest prawda, że bez liberalizmu nie byłoby rewolucji seksualnej, nie byłoby kampanii LGBT, bo liberalizm jest tą pożywką, gdzie po prostu znosi się pewne granice, pewne normy, pewne kwestie związane z zachowawczym podejściem do natury ludzkiej i dlatego to jest po prostu marsz zwycięski. Problemem jest jeszcze innego. Problemem jest to, że obecnie nie ma sposobu, aby to zatrzymać. Jest szansa, ale nikt nie wypracował sposobu, jak zatrzymać upadek świata poprzez właśnie ruchy LGBT. No i tutaj się zaczyna zupełnie inna dyskusja, bo my tutaj jako te środowiska, które się definiują jako prawicowe, konserwatywne, patriotyczne, jak zwał, tak zwał, bo tak naprawdę tutaj pewien taki fundament ideowy można znaleźć dla tych wszystkich środowisk. Często nie rozumiemy, z czym mamy do czynienia i ten język. Ten język jest niezrozumiały. Generalnie prawica nie radzi sobie z wielu różnych względów. Nie rozumie też, że
lewica przejęła język, którym mówiła prawica, często zawłaszczając sobie pojęcia, tak jak miłość, prawda, choćby. Dzisiaj miłość zupełnie znaczy zupełnie coś innego niż kiedyś oznaczała. Tak? To jest słuszna uwaga, Wojtek, bo sam napisałeś w opcji, w artykule wstępnym, że, cytuję, na prawicy umiłowaliśmy dawno zakopane schematy, nie rozumiejąc, że nawet język, którym mówimy, przestał być rozumiany przez młody, zrewolucjonizowany tłum. No, i to jest prawda. To znaczy, nie dociera teraz język jakiejkolwiek instytucji do młodzieży, nie dociera język autorytetu, jakim znamy, natomiast dociera język popkultury, język ulicy, tak, i język mody. Tak, 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 tak. A lewica i całe to środowisko związane z rewolucyjnym LGBT, bo tak mu należy to nazwać, że to jest pewna rewolucja, posługuje się tym językiem najbardziej prostym, działającym na ludzkim instynktem. No to tak jest. Tylko tego teraz, prawica nie ma. Nie wypracowała takiego. Teraz właśnie musimy sobie zadać to pytanie, bo my uznajemy się za środowiska pewne racjonalistycznie myślące, czyli krótko mówiąc, co mamy w tej sytuacji robić? Co mamy w tej sytuacji robić? Jaką taktykę obrać? Bo często tutaj w dyskusję wdajemy się z pozycji, nie wiem, wiary, tradycji i tak dalej. No więc my tutaj w opcji tutaj zgromadziliśmy takich autorów, którzy starają się odpowiedzieć na to. Tak, ale oni definiują problem. Doskonale wiesz, że oni definiują, ale nie tylko. Bo ale nie znajdują środków zaradczych. No myślę, że to nie do końca tak jest, bo na przykład tutaj doktor Rosiak popełnił tekst, który pokazuje, że taką bronią jest logika bardzo mocno. Tak? Logika nie działa na młodzież. Doskonale wiemy, że nie ma już logiki w szkołach. Nie uczy się logicznego myślenia i tym bardziej odpowiedzialnego myślenia. No to trzeba tego uczyć. No tak, ale to musi być instytucja, która to zrobi. Tak. Propaganda LGBT jest bardzo silna. Sam lider ugrupowania Wiosna powiedział, że za tymi ruchami stoją różnego rodzaju fundacje międzynarodowe, niemieckie, amerykańskie. Więc w bezpośrednim starciu jakakolwiek prawica w Polsce nie ma szans. Ruch LGBT jest ruchem ściśle politycznym. Manifest polityczny ruchu LGBT, ja sobie pozwolę przeczytać niektóre fragmenty, już miał miejsce, proszę Państwa, w lutym 1987, napisany przez Michaela Swifta, opublikowany we wspólnocie gejowskiej. Tam są takie znaczące fragmenty, które teraz wchodzą w fazę realizacji już zaawansowanej. Pozwolę sobie zacytować. Zniesione będą wszelkie prawa zakazujące homoseksualizmu, a w ich miejsce zaczną obowiązywać ustawy propagujące miłość między mężczyznami. Wszyscy homoseksualiści muszą trwać przy sobie jak bracia. Musimy zjednoczyć się artystycznie, społecznie, politycznie i finansowo. Zwyciężymy tylko wówczas, gdy pokażemy bezwzględnemu heteroseksualnemu wrogowi wspólne oblicze. To był rok 1987. Dzisiaj mamy rok 2019 i możemy sami ocenić, ile z tych postulatów weszło już w fazę realizacji politycznych dokonanych. No to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście te wszystkie tutaj punkty jak gdyby obowiązują w naszej rzeczywistości. My wiemy o bardzo dziwnych rzeczach, które dzieją się w tej chwili na Zachodzie. W opcji na przykład tutaj nasza dziennikarka dokonała takiego researchu mniej więcej i takie rzeczy, które na przykład, może zacytuję, w marcu 2016 roku Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii zezwolił 16-letniej kobiecie, która pragnęła być mężczyzną, na całkowite zerwanie kontaktu z rodzicami, ponieważ odmówili zwracania się do niej jak do mężczyzny. Nastolatka była pacjentką w klinice Tavistock, gdzie rozwiązywała swoje problemy z tożsamością płciową. Ale nie tylko to, tak, wiele różnych dziwnych przypadków zmiany płci u małoletnich, pięcioletnich, sześcioletnich dzieci. No i nam się wydaje, że to rzeczywiście w tej chwili dzieje się gdzieś tam za granicą, na jakimś, nie wiem, na odległym od nas terenie. Natomiast co u nas w Polsce się dzieje? Bo przeciętny Kowalski, on nie wie po prostu tego, z czym ma do czynienia. Spotyka się z taką argumentacją, że to chodzi o miłość, o tolerancję, o poszerzenie jakichś tam praw. Tak, a tak naprawdę no można powiedzieć, że my mamy tutaj do czynienia już z regularną pedofilią. Przeciętny Kowalski będzie już uczestniczył w tym wszystkim biernie, kiedy ta sprawa, to o czym powiedziałeś przed chwilą, będzie już u nas zainstalowana tak, że nie będzie można nic z tym zrobić. Mhm. Do tego się zmierza. Polacy nie są odporni na tego typu rzeczy. Jak byli odporni na komunę, na rewolucję marksistowską w wydaniu ekonomicznym czy militarnym, można by powiedzieć, tak nie są odporni na rewolucję LGBT, która jest, powiedzmy, takim kondominium lewicowym ze wszystkimi odmianami zniewolenia, można by powiedzieć. Bo to niesie za sobą różne aspekty, prawda, dominacji. Mhm. Natomiast to się rozlewa w Polsce, zaczynając od dużych miast,
No wiadomo, że tradycyjnie Warszawa, ale nie tylko. Poznań, który staje się miastem, powiedzmy stolicą ruchów LGBT, tam są te wszystkie stowarzyszenia, ważniejsze imprezy, które się tam dzieją. Wrocław tradycyjnie jako lansowane na miasto najbardziej kosmopolityczne w Polsce. Gdańsk, prawda, Szczecin, Łódź jako ostoja lewicy swego czasu. No i to będzie, coraz bardziej się ten problem będzie rozszerzał, aż się zmieni całkowicie mentalność myślenia przeciętnego Polaka. Bo to, o to w wszystkim chodzi. Ludzie będą akceptować nie tylko obecność dewiacji w życiu publicznym, ale również domagać się obrony tej dewiacji przed zdrowym rozsądkiem. No w tej chwili jednak chyba niewiele ludzie wiedzą, bo tutaj sygnały dochodzą takie, że często wydaje im się, że to jest jakiś postulat właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, pewnej wolności, pewnej nie wiem, niech sobie tam ktoś praktykuje różne nieprzyzwoite nawet zachowania, myśli porządny Polak, ale co mnie to obchodzi, niech on ma tam swoją wolność, tak? Generalnie tylko problem polega na tym, że dzisiaj te sprawy zaczynają być niebezpieczne. Również na przykład dla młodego pokolenia, dla dzieci, tak? Zgadza się. Dzieci są najbardziej podatne na wszelkie wpływy. Tutaj no, nie trzeba dużej filozofii, żeby wiedzieć o tym, że dziecko no, przyjmuje modele wzorców praktycznie bezkrytycznie. I tutaj mamy dosyć drastyczny przykład, ponieważ dzieje się coś, o czym większość rodziców nie ma pojęcia. Tak samo nauczycieli, czy w ogóle ludzi dorosłych. Otóż istnieje przestrzeń internetowa na portalach społecznościowych, gdzie często rodzice, ludzie starsi nie wiedzą, jakie tam batalie się odbywają, jakie rzeczy tam się dzieją. To jest poza zasięgiem ludzi dorosłych w dużej mierze, gdzie bardzo młodzi ludzie, którzy mają internet opanowany do perfekcji, niejednokrotnie lepiej nawet od nas, doskonale się poruszają w tej przestrzeni. I to rozumieją środowiska LGBT, które tam prowadzą bardzo intensywną kampanię zdobywania nowych ludzi. Dotyczy to 13-latków, 12-latków, 11-latków obojga płci. Tam są strony matrymonialne, strony, które po prostu skupiają się na tym, aby promować pewne treści, aby ludzie się mogli spotykać, mogli przyjmować pewną postawę społeczną. To się wszystko dzieje. Nawet szkoły już organizują tego typu spotkania, o których w przestrzeni, w realnej nic się nie mówi, natomiast internet na ten temat już dokładnie o tym sygnalizuje. Przykład. Jedno z liceum w Lesznie zorganizowało Dni Równości przy udziale takiej organizacji z Poznania Stonewall, gdzie tam byli aktywiści, którzy promowali kulturę tęczową tak zwaną. Były tam flagi tęczowe, to zostało oczywiście wszędzie upublicznione w internecie. Były komentarze przychylne, nie, mało było słów krytycznych, za tym stała pewna nauczycielka i to się po prostu dzieje. I rodzice często nie wiedzą, w czym uczestniczą ich dzieci. O, chyba wszyscy nie wiemy, bo generalnie rzecz biorąc, trzeba tutaj jak gdyby ten aspekt podnieść, że to ma pewną taką strukturę subkultury już młodzieżowej. Młodzieżowej i to nie młodzieży powyżej 18 lat, tylko młodzieży gimnazjalnej. Jest to pewna moda, tak? Uczestniczą w niej tak praktycznie dzieci. Nastolatki, dwunastolatki, czternastolatki, tak? Które no, w jakiś sposób tą modną, promowaną przez dorosłych narrację wchodzą i mało tego nie są strofowane, ponieważ no właśnie to jest taka narracja, która jest pożądana wręcz. Dzisiaj się ją promuje jako pewien sposób etycznie dobry, tak? Etycznie pozwalający na poczucie się, że spełnia się jakąś misję wolności, misję szerzenia dobra, tak? Generalnie. I te dzieci bawią się, eksperymentują, określają swoją płeć czy swoje preferencje seksualne w wieku 12 lat. Teraz słyszeliśmy o tej sprawie dziecka, gdzie matka dziecka twierdzi, że dziewczynka, która była 5-letnia, 4-letnia dziewczynka, słyszałeś o tym zapewne, że to dziecko jadąc samochodem nagle poczuło, że jest... A szczególnie znam, ale mów. Poczuło, że jest chłopcem. I to dziecko zostało ostrzeżone przez mamę na pazia, prawda, w mediach występuje, mówi, chwali się, że jest chłopcem, nie wiem, czy jest instruowany przez mamę, w każdym razie mama tam uderzyła do towarzystwa seksuologicznego, prawda, i oni poparli, a poparły ich też lewicowe media, jest tam człowiek, który to rozpropagował generalnie, a teraz się okazuje, jak słyszałem, że ta
dziewczynka już wcześniej była zmuszana do tego, żeby mówić, że jest autystką. Ja nie wiem, czy to prawda, ale dochodzą takie wieści, że mama wyłudzała w ten sposób pieniądze. No, seksualność to również przedmiot niekończącej się manipulacji, bo tak zawsze jest i tak jak powiedziałeś... Manipulacje to tutaj uprawiają lewicowe media. Oczywiście, że tak. Bo facet, który zrobił filmik, wrzucił go do internetu i szukał wyraźnie precedensu, który mógłby, tak jak Stonewall swego czasu, przytoczony przez ciebie, w Polsce całą tą naszą etykę przewartościować. Tak? Zrobić wielki szum i nagle Polacy zostali uwrażliwieni, tak to nazwijmy w cudzysłowie, na kwestie LGBT i wszyscy razem w głosowaniu, prawda, pójdziemy i zagłosujemy na partię Roberta Biedronia na przykład. Suma summarum, LGBT w Polsce ma najpierw wzbudzać współczucie, szacunek i zrozumienie u ludzi zwykłych jako opcja prześladowanych osób, które nie mogą się odnaleźć w normalnej, demokratycznej rzeczywistości. Mhm. Bo taką konkluzję można postawić. Ale jeszcze chciałem wrócić do internetu. Dlaczego tak też jest, że ci młodzi ludzie siedzą w internecie, na portalach społecznościowych i odnajdują się tam, gdzie nie powinni się odnajdywać? Wydaje mi się, że też to jest kwestia rodziców, którzy nie mają czasu poświęcać dziecku tyle ile potrzeba, są zapracowani. No to są często domy rozbite też bardzo. Oczywiście, że tak. Domy rozbite, dzisiaj mamy bez autorytetów. Tych rozwodów ogromną ilość, prawda? Rośnie ta liczba, prawda? To wszystko determinuje czasami takie postawy właśnie, że młoda 13-latka, 12-latka wrzuca swoje zdjęcie, określa się jako osoba biseksualna i szuka koleżanki do przyjaźni. Tak to się nazywa. No. Tych stron jest bardzo dużo. Ja zrobiłem trochę materiałów odnośnie tego zjawiska. To Państwo będą mogli zobaczyć na tym filmie niektóre rzeczy. To jest mały fragment, bardzo mały fragment tego, co się tak naprawdę dzieje. Trzeba tylko umieć się posługiwać pewnymi narzędziami i można zobaczyć tą całą sferę tęczowej rewolucji, która dociera praktycznie, no, dolnej granicy wieku nie ma niestety już teraz w internecie. Nie ma czegoś takiego, że dozwolone od lat 18. No ale tak się zastanawiam jeszcze na koniec, bo tak poruszamy te kwestie, prawda, co robi ta lewica, ale zastanawiam się, przecież u sterów jest w tej chwili partia, która się określa jako konserwatywna. Przecież dzieją się takie straszne rzeczy. W internecie dzieciaki, prawda, zmawiają się na jakiś seks w wieku 14 lat. Jakaś dziewczynka tam rzuca ogłoszenie prawie, że nie wiem, nie nazwijmy tego matrymonialnym, tylko ogłoszeniem, prawda, no chyba wezwaniem. No erotyczne ogłoszenie. Erotyczne, to jest, tak. To nie jest matrymonialne już. I co robią służby? Co robi nasz rząd? Gdzie są ustawy jakieś, tak? Gdzie jest jakieś badanie tej strefy, tak? Przecież tam mogą dochodzić do jakichś nieszczęść, do jakiejś pedofilii. No może taki Niemiec jakiś, prawda, przyjedzie, jak to często jest przedstawiane, że tutaj seks turystyka kwitnie w Polsce i wykorzystuje te strony internetowe. Oczywiście. Też się na tym zastanawiałem, dlaczego właśnie nie reaguje partia rządząca i w ogóle ludzie, którzy mają wpływ na życie społeczne. Może bo do partii, jak, co by o niej nie mówić, do tej partii sprzyja wielu ludzi, którzy mają takie preferencje konserwatywne, tak? Bo ta partia składa się, jak wiadomo, z różnych tam polityków, o różnych opcjach, bardziej liberalnych, bardziej socjalnych. No ale posługuje się językiem wartości zachowawczych. Dokładnie. Tak? I teraz wielu polityków tam jest takich, no, bardziej konserwatywnych. I gdzie oni są? Ale zwróć uwagę, że ci politycy w rozmowie prywatnej są bardzo konserwatywni, bardzo narodowi, bardzo prawicowi. Kiedy przychodzi do głosowania, nagle okazuje się, że mają inną twarz zupełnie. Że to nie działa tak, jak my myślimy. No jest pewna dyscyplina partyjna, wiadomo, że to tam... Ale jeszcze chodzi o coś innego. Mi się wydaje, że jeszcze chodzi o coś innego, że tutaj, jeżeli partia rządząca, jakakolwiek by nie była, wykonuje pewne wytyczne ludzi, którzy określają kierunek, którą Polska ma podążać, czy to kondominium, które u nas jest, no to w tym momencie partia, jakakolwiek by nie rządziła, to musi się mieścić w tej ramie, prawda, wykonywania pewnych rzeczy. I tutaj takim przykładem jest bardzo sugestywnym, nie każdy to wyłapuje. Na przykład, kiedy była parada LGBT w Warszawie, czy w jakimś mieście w Polsce, ambasada amerykańska wywiesiła flagi tęczowe. To było dosyć głośno opisane i w internecie, i w mediach różnego rodzaju. I obecność przedstawicieli ambasady USA na tej paradzie konfirmuje pewną postawę, która się tutaj u nas dzieje. I tu jest chyba problem. A ponieważ partia rządząca jest związana deklaratywnie, nie tylko, całkowicie, o czym mówią wszyscy politycy tej partii rządzącej, z polityką amerykańską, wobec tego nigdy nie wystąpi wobec jej priorytetów, które są u nas tutaj realizowane. Dlatego politycy pojedynczy będą mówić tobie, mi, każdemu z nas, że są przeciwko LGBT, czyli że chcą, żeby to było państwo normalne, że próbują wartości. I tutaj właśnie, Tomku, zmierzamy do tego... A tak nie będzie. Do takiej konkluzji, że tytuł opcji, tęczowy Anschluss,
No, to akurat z niemiecka brzmi, ale to Anschluss tutaj jest synonimem takiego... Bardzo adekwatne określenie odnośnie sytuacji, jaka ma miejsce. No tak, dlatego no. Że generalnie mamy z pewnym podbojem ideologicznym, tak? Czyli mamy z wejściem, no ale kogo? Czy tylko jakichś tam lewicowych działaczy gdzieś tam oddolnie? Nie, nie. No tutaj stoi cały... Państwa, korporacje za tym stoją, tak? I najpotężniejszy przemysł rozrywkowy. Tak. No ale jeżeli państwo takie jak Stany Zjednoczone, jak ambasador, jak powiedziałeś, amerykański wywiesza flagi tam z tyłu, co prawda, ale wywiesza. No ale są. Jest to jakaś demonstracja. Jest to niemal demonstracja siły. To tak jak w Związku Radzieckim, by ktoś wywiesił, nie wiem, flagę amerykańską na Placu Czerwonym, prawda, w tamtym czasie, to też by zamanifestował, prawda, my no, tutaj to, wchodzimy. Ktoś by to zauważył, nie dałoby się nie zauważyć. Czy odwrotnie, czy prawda, no prawda, dałoby się Andropow zauważyć. Wysłałby tam, prawda, swoich NKWD-owców i chociaż to się zdarzało częściej w Ameryce, że prawda, symbole radzieckie były promowane jako takie wolnościowe. Ale pomijając te kwestie, no jest to jakaś manifestacja jakiegoś kierunku, jakiejś ideologii, tak, którą my jako takie państwo satelickie czy sprzymierzeniec danego imperium, my musimy tutaj tak samo jak gdyby funkcjonować w tej samej strefie ideologicznej i my tak będziemy przerabiani. I nie ma tutaj zmiłuj się, ponieważ to są kwestie bardzo ważne dla rządzących tam. Oni starają się zarządzać tym właśnie, tym liberalizmem społeczeństwa tak formułować, żeby było im wygodnie, żeby mogły tym sterować łatwiej. Tak? Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałem, no nie widzę na chwilę obecną możliwości zmiany tego kierunku. Mhm. Polacy są w tej kwestii niestety ciągle za słabi i niezorganizowani, aby móc przeciwstawić się skutecznie. No i chyba źle zorientowani generalnie politycznie, tak, bo oczywiście. To są bardzo ważne kwestie. My nie będziemy już Polska. Ja wspomniałem o tym, że nie ma możliwości, żeby zahamować tego typu polityki dominacji nad Polską, tych wszystkich ruchów, które wywracają zdrowy porządek świata, zdrowy porządek rzeczy, właściwy porządek rzeczy, jak mówią za Limbauszem. Natomiast tutaj się mogę z Tobą zgodzić, że rzeczywiście no, jesteśmy w pewnym sensie bezradni, w pewnym sensie niezorganizowani i co najważniejsze, popieramy nie te organizacje i partie, które mają programy, aby to powstrzymać. Jesteśmy złej orientacji, tylko nie seksualnej, tylko politycznej. Geopolitycznej. Dokładnie. Nie wybieramy dobrej orientacji. Nie wiem, czy w ogóle w przypadku takiego państwa jak Polska tą orientację trzeba aż tak bardzo określać. Należałoby raczej grać na pewnych prawda, interesach czy sprzecznościach tych interesów. Myślę, że człowiek prawicy ma jasno określone zasady, które mówią, że nie wchodzi się w sfery prywatne i się nie patrzy, kto jest jakiejś orientacji. A nie, to ja mówię teraz o geopolityce. Ja wiem, ale to geopolityka się sprowadza zawsze do łóżka. Okay. Z łóżka wychodzi. Okay. Jeżeli mówimy w tym zakresie. To chodzi o to, że zauważyłem, że ruchy LGBT bardzo programują społeczeństwo przeciwko właśnie takim ludziom jak ludzie prawicy, ludzie konserwatywni, prawda, zachowawczy, dlatego właśnie, że straszą terror. Prawda? No to bym chciał wejść w słowo, bo jeszcze chciałem to inny trochę wątek pokazać. A ja chciałem skończyć jeszcze jeden wątek, bo nie skończyłem. Okay. Tylko chodzi o to, że to jest błędne mniemanie o tym, że prawica stara się zawłaszczyć ludzkie pragnienia, ludzkie marzenia, czy powiedzmy zawłaszczyć orientacją w takim zakresie, jakim oni nas straszą, prawda? To nieprawda. My tylko rozumiemy, co jest sferą prywatną, a co jest sferą publiczną. Co jest własnością, a co nie jest tą własnością. I o to chodzi. No to chodzi, po prostu my szanujemy czyjąś prywatność, dlatego nie wchodzimy z naszym aparatem, powiedzmy, politycznym do czyjegoś domu, do czyjejś własności czy do czyjegoś łóżka. Natomiast lewica tego nie rozumie. I programuje całe społeczeństwo w ten sposób, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Także w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej. Ja po prostu poruszyłem kwestię własności, sposób rozumienia. Na przykład u konserwatystów, u ludzi prawicy zawsze to są pewne wartości niezmienne, stałe. Natomiast lewica żongluje pojęciami i zmienia, bo tam panuje powszechny relatywizm. Mhm. Ten relatywizm ma przełożenie na wszelkie sfery życia, tym bardziej na życie seksualne. No tak, tylko że o to mi chodziło przede wszystkim. Okej. Okay. Tylko ja w ogóle na to też zjawisko w ogóle patrzę z innej zupełnie strony. No, mamy tutaj nie tylko do czynienia z lewicą, ale również z takim z innym rodzajem konserwatyzmu i liberalizmu. Ta frakcja LGBT, trzeba powiedzieć, ona się zrodziła, ten cała ideologia, w tej strefie postprotestanckiej, tak naprawdę. Czyli w strefie liberalizmu.
warto zwrócić uwagę może na to, jak na Zachodzie rozkładała się taka ideologia, jak, czy nauka, jak pseudonauka, jak eugenika. Tak naprawdę eugenika to było zjawisko, które dotyczyło nie tylko jakiejś tam lewicy, ale i konserwatyzmu zachodniego tak naprawdę. Tak? Były takie kapitaliści, konserwatywni, którzy postulowali darwinizm społeczny ze względu na to, żeby prawda, jakoś tam tą klasę niższą porządkować. Tak? I byli darwiniści społeczni zupełnie lewicowi, socjalistyczni, jak na przykład w Szwecji. My mamy do czynienia po prostu z innym pojęciem lewicy i prawicy na Zachodzie generalnie. Zauważ, Tomku, że my dzisiaj nie mamy żadnych sprzymierzeńców na Zachodzie, zwłaszcza tym takim postprotestanckim, Niemcy, Szwecja i tak dalej, którzy by mu w ogóle dzisiaj tak w zdecydowany sposób przeciwstawiali się homoseksualizmowi jako ideologii. Tak? Jako grzechowi przede wszystkim. Tak. Bo jeżeli mówimy, że prawica tak zwana postprotestancka i protestancka opiera się na jakichś wartościach chrześcijańskich, to ona nie reaguje na to, co powinna reagować, na ten główny grzech. Ale jeszcze jedna kwestia tu jest ważna, że ten purytanizm z kolei, takie najbardziej konserwatywne kręgi protestanckie, one doprowadziły do tego, że to społeczeństwo przestało się, życie w takim społeczeństwie było uciążliwe, bo to była taka społeczna kontrola. Nie, nie rusz, nie napij się czasami kieliszka, prawda, nie zrób tego, nie zrób tamtego. I tak, tak naprawdę ta rewolucja hipisowska jeszcze, o której wspomniałeś wcześniej, ona wynikała w dużej mierze z tego, że już nie można było tego wytrzymać, że ta młodzież po prostu poszła i na bęcki, krótko mówiąc. No młodzież musi się wyszumieć po prostu. Czyli skrajność spowodowała ucieczkę w następną skrajność. Tak. I to społeczeństwo tańczy między takim skrajnym liberalizmem, a takim, no nie nazwę tego konserwatyzmem, ale właśnie takim purytańskim spojrzeniem na rzeczywistość. Tańczą tak, jak im diabeł zagra. Mówiąc teologicznym językiem. Tak jest. Ale tutaj masz rację, ale wracamy znowu do lat 60. do narodzin właśnie tego społeczeństwa innego, o których dobrze określiłeś, że się odbija od jednej piłki, od jednej ściany do drugiej ściany, prawda, a jednocześnie jest to cały czas ta sama ręka, czyli cały czas ten sam liberalny budynek, określony socjalizmem społecznym, można by powiedzieć. No właśnie. Ale to się wcale nie wyklucza ze społeczeństwem kapitalistycznym, bo to chodzi o stan umysłu. Przecież. No a to i tutaj właśnie jałowy pieniądz, tutaj tą książkę wydaliśmy. Na przykład. Michael Jones w świetny sposób pokazał, jak te dwie skrajności rozegrały się, ta walka między tymi dwoma skrajnościami rozegrała się właśnie w tym liberalnym społeczeństwie wcześniej. Czyli krótko mówiąc, jak wielki kapitał uciskał proletariat w taki niemożliwy sposób, bo ta wolność, ta dowolność, tak, w traktowaniu, każdy był kowalem swojego losu, więc każdy musiał dbać o siebie. No, kapitaliści, którzy dysponowali narzędziami do tego, żeby dbać bardziej o siebie, prawda, no to tak naprawdę no, uciskali proletariat. No i wtedy Marx trafił na podatny grunt i znowu ze skrajności w skrajność. Tak? To mamy to samo teraz. Dwa antyludzkie systemy. Albo skrajny indywidualizm, albo skrajny kolektywizm. Dokładnie. Katolicyzm. A gdzie tym wszystkim jest prawda? No, prawda jest właśnie i w tym, i w tym, bo my jesteśmy jako społeczność kolektywni, to znaczy, że jako społeczeństwo żyjemy razem, jesteśmy od siebie zależni, ale jednocześnie szanujemy jako konserwatywści swoją własność, odrębność, różnorodność różnie. Przepraszam, tego zawłaszczonego przez lewicę słowa. Przede wszystkim prawo naturalne. Szanujemy prawo naturalne. A ono wyklucza wszelkie właśnie takie zboczenia, które prowadzą nas po prostu do depopulacji. Tak, w takim wielkim skrócie mówiąc. No, tak. Bo jednak powiedzmy, no, ruch LGBT no, jest to ruch, który no, niestety nie niesie w sobie. Można powiedzieć, że katolicyzm właśnie również tutaj reprezentował bardzo wyważoną teologię czy ideologię, bo tak naprawdę geje no, jakoś zawsze byli, jakoś funkcjonowali w naszych społeczeństwach. Byli, oczywiście. No, określało się to grzechem i tak dalej, bo to jest grzech. Natomiast no, nie było tego takiego ciśnienia, tego palenia czarownic, nie wiadomo, tego chyzia, tak, w tą jedną stronę. No jakoś trzeba było akceptować i żyć z tym, ale też nie pozwalać na jakieś tam prawa i nie wiadomo jakie przywileje, które dzisiaj się postuluje, żeby były większe nawet niż hetero. Tak? No i tu musimy wrócić do lat 60., bo znowu musiało zabraknąć tej instytucji kościoła w takim formie, jakim znaliśmy kiedyś, żeby mogły wyjść, powiedzmy, te mniejszości, to zło, o którym mówiłeś, ten cały grzech, stać się jakąś normą społeczną, akceptowalną i bronioną przez społeczeństwa postchrześcijańskie, można już powiedzieć, na Zachodzie. Postchrześcijańskie,
które uznają to jako wartość swoją. Wpisują je w swój dorobek cywilizacji Zachodu. No bo tak to się teraz odbywa. Czy Polska się przed tym uchroni? Trudno powiedzieć. Powiem ci, że jestem umiarkowanym pesymistą. To znaczy, ja umiarkowanym zawsze stawiam na cud, na to, że zaistnieje jakaś sytuacja międzynarodowa, która odmieni. Cudom trzeba pomóc. I tak. Zawsze tak, tylko że musi też coś zaistnieć w tej zbiorowej woli społecznej, tak? Coś takiego, co przekształci nasze społeczeństwo, umocni je na tyle, że ono postanowi się przeciwstawić na przykład. I czasami te kryzysy Polsce dobrze robiły, tak jak to nie jestem zwolennikiem kryzysów, ani nie jestem zwolennikiem powstań, ani nie wiadomo jakiś, nasza patriotyzm nie powinien się urzeczywistniać w tym, że my ciągle gdzieś walczymy, z czymś się zmagamy i tak dalej, wtedy jesteśmy patriotami, ale jednak w Polsce jest tak, że ludzie się mobilizują, jak już naprawdę ich ciśnie. I czasami tak jest, że może ta sytuacja międzynarodowa czy jakaś inna się na tyle zmieni, że Polacy tak otrzeźwieją, bo nie powiem, obudzą się, bo to jako naród to jedni się budzą, drudzy są obudzeni cały czas i tak dalej, ale tak zbiorowo... No to jest jednak optymizm w tym momencie, nie pesymizm. Znaczy to jest ten umiarkowany, w tym zlepku umiarkowany pesymizm. Ja widzę troszeczkę to inaczej, może zbieżnie trochę do twojego punktu widzenia, natomiast brakuje czegoś w Polsce, żeby można było to zrobić na tyle skutecznie, żeby nie było jakichś takich, powiedzmy, ran społecznych, prawda? O to chodzi, żebyśmy wyszli z tego bez szwanku. Brakuje przede wszystkim, wiadomo, klasy średniej, brakuje autorytetu, brakuje oparcia o sferę, powiedzmy, duchową. Odwagi chyba brakuje. Odwagi mówić prawdę. To ja piszę w swoim artykule, że my mamy bardzo wielu światłych ludzi, którzy znamy prywatnie i oni się wypowiadają. Wykształconych ludzi, którzy mają autorytet w danych dziedzinach naukowych, prawników, nie wiem, naukowców, którzy mają określone zdanie na temat zjawiska gender, krytykowanego tutaj u nas w opcji, czy LGBT. Ale widzisz, Wojtku, minęło 30 lat, ale ci sami ludzie boją się mówić prawdę. Tak. Kiedyś byli bardzo odważni. Nawet niektórzy rzucali kamienie na ZOMO. A teraz boją się mówić prawdę, chociaż nic ich za to nie grozi, teoretycznie, prawda? No, boją się przyznać rację. To nie jest tak, że nie grozi. Zauważ, że my jesteśmy pod dyktatem cały czas. To znaczy, zwykły człowiek jest pod dyktatem kredytów, które musi spłacać. I taki naukowiec również musi te kredyty spłacać. No musi na nie zarobić przede wszystkim. No właśnie. Musi się utrzymać na etacie państwowym. A jak wyleci z tej pracy, no to niestety już nie będzie tak łatwo. Niewielu chce iść drogą świętej pamięci doktora Dariusza Ratajczaka, żeby mówić prawdę. No, ale można pójść drogą jakichś świętych na przykład. Albo działań. Którzy podejmują ryzyko i jednak starają się jakąś tamę postawić, non possumus, jak to się mawia. Jest jeszcze inna kwestia, po prostu są u nas ludzie w Polsce operatywni, można by powiedzieć zasobni, którzy się dobrze znajdują w rzeczywistości ekonomicznej, a jednak nie ma u nas takiego, jakby to powiedzieć słusznie, bo żeby nie użyć właściwe słowo, nie ma u nas takiego obowiązku moralnego, żeby wspierać dobre rzeczy. Poczucia do tej wspólnoty, że coś się dzieje źle, nie mogę w tym uczestniczyć, ale zrobię wszystko, żeby ktoś inny mógł to robić, prawda? Wesprę go jakoś w taki sposób. Ja myślę, że jest potencjał, bo katolicyzm daje ten potencjał. Jednak jesteśmy uczeni od dziecka jakiejś takiej postępowania z własnym sumieniem. To znaczy ludzie rejterują z tej drogi i to jest smutne, ale generalnie w nas jest takie poczucie. Przypuszczam, że w człowieku takim wychowywanym, w takim duchu ateistycznym czy coś, to on zupełnie zlewa temat. Czasami mógłby zlać temat, bo nie ma żadnych obowiązków takich bardziej głębokich, duchowych. Tak? Natomiast tutaj jest potencjał, tylko nie wiem, co się dzieje z naszym narodem. Upił się liberalizmem, odpoczywa. Bierność nie sprawi to, że zło przestanie działać. No, marsze LGBT już doszły pod Jasną Górę, można by powiedzieć. Mm-hmm. Kto stanął w obronie klasztoru? No, mówiąc tak kolokwialnie, głównie ludzie młodzi z organizacji jasno określonych politycznych. Prawda? Mało było ludzi spontanicznych. Kościół tymczasem udawał, że problemu nie ma. Organizacje typu religijnego, które tam się deklarowały, że są obrońcami, że są tam obrońcami dziedzictwa, że niosą tą spuściznę po Janie Pawle II. No nie było tych ludzi w takim organizacyjnym zakresie, prawda? No i tutaj przegrywamy na tej linii, prawda? Najbardziej istotnej. Tej, co prawda, może mniej tragicznej, ale jednak bardzo widzialnej, która może dać, powiedzmy,
pewien impuls innym ludziom biernym, którzy jeszcze się nie zdecydowali na przykład stanąć po stronie dobra i powiedzieć głośno non possumus. No na pewno. Na pewno takim aktom jakiejś prowokacji należy przeciwdziałać, tylko ja generalnie wolałbym się skupić na takim działaniu bardziej pozytywistycznym, progresywnym, w którym my byśmy wychodzili z jakimiś inicjatywami ustawodawczymi, nie wiem, naciskali na ten rząd, choćby ten czy tamten rząd, już nie mam, głosowali odpowiednio, tak, szli do polityki być może niektórzy ludzie, którzy się do tego naprawdę nadają, a reiterują, tak. To jest, tutaj widzę ten główny, nasze bolączki, tak? Bo stanąć na Jasnej Górze, każdy ma jak gdyby obowiązek i to jest ten, tylko nie jestem pewien, czy to jest to działanie, które powstrzyma całe zjawisko. Nie, to jest element, to jest tylko element. Tak samo jak ruch LGBT nie prowadzą tylko jednych działań. Nie tylko, oni nie tylko skupiają się na paradzie, gdzie przebrany kobietę tam kręci pośladkami. Bo nie, to jest jeden z elementów. Tak. Mają zupełnie inne priorytety. Bardzo skuteczne, skoro po 30 latach. Młodzież, przede wszystkim młodzież. Właśnie. Młodzież jest wywrotowa, młodzież szuka, prawda, emancypacji pewnej od starszego pokolenia. To są normalne cechy, bo poszukujemy swojej, jak gdyby, swojej ścieżki życiowej i tak dalej. I teraz młodzież jest wykorzystywana, oni to wiedzą doskonale. Młodzież jest najlepszym rewolucyjnym elementem. I tak naprawdę ta młodzież jest kupowana przez subkulturę, przez sztukę, przez środowiska inteligenckie. Wszystko to jest tam inwestowane z tamtej strony. No u nas jak gdyby tego nie widzimy. To jest myślę, że dostrzegamy, ale jesteśmy po prostu impotentni w działaniach. I to wszyscy. Powiedziałeś bardzo dobrą rzecz. Kultura. Środowiska LGBT zawłaszczyły kulturę. Mhm. My nie jesteśmy w stanie przejąć tej kultury. Zrobić ją na tyle atrakcyjną, żeby młodzież poszła, powiedzmy, za tymi wartościami, które my reprezentujemy, które też poniekąd wynosiła kiedyś z domu, prawda? Nie mamy na to sposobu na razie. Nie mamy wizji, jak to zrobić. Kultura dla prawicy narodowej jest cały czas jakimś takim piątym kołem. To chyba też jest tchórzostwo, wiesz? Bo jest wielu talentowanych artystów, jest tchórzostwo, nietuzinkowo oczywiście myślących, bo to też chodzi o to, żeby to nie był tylko talent plastyczny, na przykład jakieś malowanie pejzaży i tak dalej, prawda? Czy aktorski, klasyczny. Nie, mówimy o kulturze w ogólnym rozumieniu w tym momencie. Kultura jest wykorzystywana ideologicznie. Być może należałoby jakoś stworzyć pewną alternatywę. To znaczy ja nie chcę tutaj wejść na pole rewolucji jakiejś. Nie chciałbym tutaj stworzyć, nie wiem, innej rewolucji, tylko prawicowo nacjonalistycznej czy jeszcze jakiej tam, ale jednak generalnie no, sztuka wymaga pewnego polotu, pewnego też manifestu i de facto ona jest dobrym narzędziem temu, żeby przeciwdziałać pewnym już. No kultura, tak. Wracam zawsze do kultury, ponieważ poniekąd też się zajmuję kulturą w swoim życiu, ale to jest bardzo istotny element, bo to widać, jak się ktoś tym zajmuje, bądź siedzi w tym środowisku, to widzi. Na przykład bardzo dobrze, że przez kilkadziesiąt lat, a w Polsce to chyba od zawsze, najpierw komuniści, później liberałowie położyli rękę na kulturze, urządzili z tego potężny oręż oddziaływania na społeczeństwa, nie tylko polskie zresztą, ale u nas to widać. Jest powszechne, rób ta co chce ta we wszystkim i to działa na ludzi. I teraz cały czas wracamy do punktu wyjścia, jak to zrobić, żeby kultura trafiła w ręce osób, które mają takie wartości, które potrafią zatrzymać ten rozkład moralny, rozkład polityczny, rozkład powiedzmy społeczny środowisk, w którym my żyjemy, prawda? I tutaj nie ma odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej ja jeszcze nie znajduję, a to jest bardzo ważna kwestia, co zrobić, bo sam wiesz, przez kulturę zrobiono najwięcej i w najkrótszym okresie czasu. Jeśli chodzi o te zmiany ideologiczne, na pewno. Tak. Jest to masowa siła rażenia. Śmiem twierdzić, że gdyby Adolf Hitler i Józef Stalin czy Lenin posiadali internet, nie byłoby wojny światowej drugiej. Oni by osiągnęli zwycięstwo bezkrwawo. To, co teraz robi lewica. To, co teraz robi lewica. Przy pomocy internetu, przy pomocy takich mediów, jakie są w stanie panować nad duszami ludzi. Pytanie, czy my potrafimy odzyskać te dusze ludzi? To jest temat zupełnie na inną dyskusję. Może tak kiedyś jest o tym porozmawiamy. No i trzeba też porozmawiać w tym kontekście również być może o jeszcze ważniejszej kwestii, czyli o finansach. Bo to tak naprawdę jest ogromne lobby finansowe, to znaczy finansowane zmiany kultury w tej chwili po to, żeby również stworzyć sobie narybek do korporacji, do zarządzania, nowego społeczeństwa, które Zachód chce tutaj, prawda, nam przejąć. Oczywiście, że tak. Na koniec jeszcze jeden cytat z Gajowskiego manifestu, który być może wyznaczy nam kierunki
społeczeństwa na najbliższe lata brzmi tak. Pozwolę sobie zacytować Państwu. Drżyjcie, heteroświnie, kiedy staniemy przed Wami bez naszych masek. Dziękujemy. Dziękujemy. Polecam wszystkim książkę pana Józefa Białka, Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji, to jest bardzo nowatorska, potrzebna książka w Polsce, opisująca rzeczywistość współczesną, o tym, co się dzieje, jak człowiek wpada w sidła banków, korporacji, długów, zobowiązań, windykacji i niestety śmierci. Naprawdę polecam. Ona już niedługo będzie dostępna w wydawnictwie Wektory, także zapraszam na stronę wydawnictwa, tam można najtaniej kupić. Czytajcie. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego materiału. Zapraszam serdecznie do udostępniania go w mediach społecznościowych. Zapraszam również do wyrażania własnej opinii. Państwa opinia na temat naszych materiałów jest dla nas bardzo ważna.